Dodajemy 4 jedenaste do 913. trzynastych. Aby dodać te dwa ułamki, musimy znaleźć wspólny mianownik. A ten wspólny mianownik ma być najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 11 i 13. Te dwie liczby nie mają żadnych wspólnych dzielników. A więc ich najmniejszą wspólną wielokrotnością będzie iloczyn liczb 11 i 13. Możemy więc powiedzieć 13 razy 11. 13 razy 1 równa się 13. 13 razy 1, jeszcze raz 13. Lub można powiedzieć, 13 razy 10 daje 130. Otrzymujemy 143. Czyli to będzie nasz wspólny mianownik. Ileś 143 plus następne ileś 143. I teraz zamieniamy 4 jedenaste na ileś 143. Mnożymy 11 przez 13, czyli mnożymy mianownik przez 13, a więc będziemy musieli pomnożyć też licznik przez 13. To jest 4 razy 13, 4 razy 10, 40, 4 razy 3, 12, razem 52. Jeśli chcecie, możecie to też policzyć pisemnie. 4 razy 13 równa się 52. I teraz, aby przejść z 13 na 143, mnożymy 13 przez 11, a więc jeżeli mnożymy mianownik przez 11, musimy pomnożyć licznik przez 11. 9 razy 11, 99. I teraz jesteśmy gotowi do dodawania. Nasz wspólny mianownik wynosi 143, a 52 plus 99, 52 plus 100 równałoby się 152. A to ma być o 1 mniej, czyli będzie to 151. Myślę, że jest to wystarczająco skrócone. Nie wygląda na to, aby liczby 151 i 143 miały jakieś wspólne dzielniki. Możemy to zapisać jako liczbę mieszaną. Ponieważ 143 mieści się w 151 jeden raz. 1 razy 143 równa się 143. Po odjęciu. To przechodzi w 11. Tu mamy 4. 11 minus 3 równa się 8. Zostaje nam 8. Czyli 151, 143 to to samo co 1 i 8, 143. I teraz jeszcze lepiej widać, że nie da się już tego bardziej skrócić. I skończyliśmy. Równa się to 1 i 8, 143.